Witam Państwa, dzień dobry, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym na kanale Chrobry Szlak. No i dzisiaj chyba nie można rozmawiać o czym innym jak incydent, wczorajszy incydent, czy incydenty w zasadzie, należy mówić szerzej, na terenie Polski, związane z dniem zwycięstwa, datą dnia zwycięstwa dodajmy, bo jeśli ktoś z Państwa nie wie, to w Polsce też mamy dzień zwycięstwa, tylko że ten dzień zwycięstwa jest obchodzony 8 maja. Mamy oficjalnie takie święto jak Narodowy Dzień Zwycięstwa. No i natomiast Związek Radziecki obchodzi datę 9 maja, no bo żeby zaakcentować swoją odmienność, bo to już było 9 maja czasu moskiewskiego, żeby zaakcentować odmienność od bloku zachodniego, więc większość tych państw po dawnych republik radzieckich obchodzi 9 maja, ale 9 maja, żeby było ciekawiej, obchodzi też państwo Izrael. No i dyplomaci rosyjscy zazwyczaj właśnie poza granicami swojego kraju idą na miejsca pamięci Armii Czerwonej, składają kwiaty i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć, że w tym roku nabrało to szczególnego wymiaru. No, trzeba powiedzieć, że już sama ambasada rosyjska zdecydowała się na ograniczenie tych uroczystości bez całej otoczki, bez akcji tak zwanego nieśmiertelnego pułku, samo złożenie kwiatów. I to złożenie kwiatów spowodowało, że ambasador Rosji Sergiej Andrzejew spotkał się z wiecem Ukraińców, podkreślam, głównie Ukraińców, na cmentarzu. No samo, powiedziałbym, już samo wiecowanie na cmentarzu jest zjawiskiem dziwacznym i przynajmniej u nas w kulturze prawie nieznanym, aczkolwiek Prawo i Sprawiedliwość robiło wiele, żeby to zmienić. I proszę Państwa, doszło do incydentu, do czynu po prostu przestępczego, oblania ambasadora Rosji czerwoną farbą, bo zauważcie Państwo, raz, że policja nic nie zrobiła, żeby ambasadorowi obcego państwa, gdzie niezależnie od tego, czy go lubimy, czy nie lubimy, przysługuje mu szczególna ochrona ze strony państwa gospodarza i państwo gospodarz powinno dołożyć wszelkich starań, żeby ambasadorowi nie spadł włos z głowy. A mówienie, że odradzano mu pójście na ten cmentarz, jest śmieszne. Proszę Państwa, ja jakoś nie jestem specjalnym entuzjastą wizyt Polaków na cmentarzach Armii Czerwonej, chociaż ja cmentarz Armii Czerwonej mijam bardzo często, bo jest on dość tutaj niedaleko. Kiedyś mijałem go niemal codziennie. Natomiast nie widzę, żeby nawet 9 maja, żeby Polacy jakoś szczególnie tłumnie na ten cmentarz szli. No ale już przedstawiciele tych państw dawnego Związku Radzieckiego, no to powiem, wręcz jest to ich obowiązek, żeby tam pójść. Oczywiście to jest ta otoczka, że tutaj była agresja rosyjska. No tak, tylko że zanim przejdę dalej, proste ćwiczenie myślowe. Co jeśli strona rosyjska przy okazji jakiejkolwiek rocznicy, na przykład rocznicy zbrodni katyńskiej, powie, że odradza polskiemu ambasadorowi udanie się do Katynia, bo może, mówiąc brzydko, dostać w pysk. Polski ambasador jednak pojedzie, bo się nie ugnie przed tym, bo jego obowiązkiem jest oddanie hołdu polskim oficerom i tam w ten pysk
dostanie przy podobnej postawie milicji rosyjskiej, co policji polskiej wczoraj w Warszawie. No będziemy wszyscy oburzeni, będzie to skandal. No bo to jest skandal. Zresztą to jest przestępstwo zagrożone naprawdę dosyć wysoką karą. Natomiast ta pani sobie chodzi na powietrzu, no i prawo karne wobec Ukraińców, jak widzimy, i ich pachołów nie jest stosowane. No to niestety w dyplomacji obowiązuje zasada wzajemności i naprawdę no, zapewnienie tego, żeby ambasador Andrzejew mógł złożyć kwiaty, no, chyba nie było zadaniem przekraczającym siły polskiej policji, ale takie było zapotrzebowanie polityczne. No i to jest kolejny incydent, który nas przybliża po prostu do wojny. Bo dodajmy jeszcze tak, że jakaś posłanka lewicy postrzelona, gdzie przecież lewica jeszcze do niedawna mówiła, że Armia Czerwona to wyzwoliciele i składała tam kwiaty na cmentarzu Armii Czerwonej. Teraz Armia Czerwona okazuje się, że to najeźdźcy. Ja nie wiem, czy oni walczą z tymi żołnierzami Armii Czerwonej, którzy oczywiście znamy różne przestępstwa i zbrodnie, jakie popełniała Armia Czerwona. Natomiast bardzo często byli to też po prostu żołnierze z poboru Bogu Ducha winni, którym kazano pójść na zachód, przeszli przez Polskę i tu akurat zginęli. I myślę, że część z nich może nie była kryształowa, ale nie byli potworami. No i po prostu taki los ich spotkał, że zginęli akurat tutaj. Czy wojują z dyplomatami rosyjskimi? No jakaś posłanka lewicy szarpiąca się z rosyjskim konsulem w Gdańsku. No proszę Państwa, wizyty na cmentarzu. Przypomnijcie sobie Państwo, jak Prawo i Sprawiedliwość oburzało się, gdy totalna opozycja blokowała dojazd Jarosławowi Kaczyńskiemu na Wawel. No bądź co bądź, jednak miejsca spoczynku są otoczone w naszej kulturze i w naszej cywilizacji, powiedziałbym, no pewną, mają pewną szczególną rolę. Są otoczone pewną jednak ochroną i no pewne rzeczy nie powinny mieć miejsca, tak jak wiecowanie na cmentarzu. No mówi się o tym, że na przykład PiS robi politykę na grobach ofiar smoleńskich, a tu się robi politykę na grobach ofiar Armii Czerwonej. Oczywiście robi to jedna i druga strona, no ale na przykład w Berlinie taką sytuację rozwiązano bardzo jasno i prosto. W Berlinie rozwiązano to odgradzając jednych i drugich, zakazując i barw ukraińskich, i barw rosyjskich. Oczywiście zaraz niektórzy będą krzyczeć, że to symetryzm, że to rusko-onucyzm. No proszę Państwa, niestety świat dyplomacji rządzi się swoimi prawami. I naprawdę, no dodajmy do tego jeszcze incydent z atakiem na szkołę dla dzieci rosyjskich dyplomatów. No to już naprawdę jest coś idiotycznego. Natomiast no, Ukraińcy robią to we własnym interesie. Robią to w interesie takim, żeby Polska została w końcu wciągnięta w wojnę. I polskie służby, polska policja powinna temu zapobiegać. I ci Ukraińcy, którzy takie rzeczy robią, powinni być albo sądzeni, albo deportowani. I tyle. Zresztą no, pojawiają się teraz dwie narracje w polskich środkach masowego rażenia przekazem. Pierwsza narracja, no to a dobrze mu tak. No to jest narracja idiotyczna, bo co, kiedy polski ambasador dostanie w Moskwie popysku, tak jak pan Magierowski dostał popysku swego czasu w Tel Awiwie, to też będziemy mówili, że no mu się należało? No oczywiście nie, będziemy go bronić. I jednak standardem, cywilizowanym standardem jest szacunek dla ambasadora obcego państwa, nawet jeśli go nie lubimy, jeśli się z nim nie zgadzamy. Tak samo no, przy wszystkich jakby no, zastrzeżenie to myślę za małe słowo, na przykład względem no, ambasadora choćby takiego państwa jak Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna,
gdzie no, państwo, w którym panują warunki, no trochę trudno powiedzieć, ponieważ tam te rzeczy związane z Koreą Północną są dość zmistyfikowane. No, natomiast no, na pewno nie jest to kraj, w którym większość z nas chciałaby żyć i z którego linią polityczną się zgadza. No, natomiast to nie oznacza, że wolno wtłuc ambasadorowi Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, czy żeby daleko nie szukać państwa, które prześladują chrześcijan, zakazują wyznawania chrześcijaństwa na swoim terytorium. Patrz, Arabia Saudyjska. No, nam się to nie podoba. Ale to nie oznacza, że mamy ambasadora Królestwa Arabii Saudyjskiej dopaść na ulicy i go oblewać farbą. Są jakieś cywilizowane standardy, które jako państwo gospodarz musimy przestrzegać. Zwłaszcza, no oczywiście pojawiają się też głosy, że no nie wolno było dopuścić, ale trzeba było wydalić ambasadora, zerwać stosunki dyplomatyczne, bo działa nam na nerwy. No, drodzy państwo, może od razu wypowiedzmy wojnę Rosji i potem się zdziwimy, że będą na nas lecieć bomby, a nikt na Zachodzie palcem nie kiwnie. Bo to jest naprawdę scenariusz coraz bardziej realny. Ci ludzie, którzy to mówią, oni niestety mają wpływ na polską politykę. Oni mają wpływ na polskie życie publiczne. Oni reprezentują mniej lub bardziej państwo polskie. I takimi głupimi deklaracjami, no naprawdę... tak krzyczymy, no uderz nas, no w końcu nas uderz. No, tyle, że uderzenie, jak pokazał przykład ukraiński, no może być dosyć bolesne. Może być dosyć bolesne i przede wszystkim będzie bezwzględne, bo no, należałoby przyjąć do wiadomości, że żołnierze, nie tylko rosyjscy, ale w ogóle żołnierze, to nie są harcerze. I oni po prostu prowadzą wojnę w sposób bezwzględny na ogół. No bo to i żołnierze rosyjscy, i żołnierze amerykańscy. Każda armia ma wkodowaną pewnego rodzaju bezwzględność i okrucieństwo. Więc no tak to po prostu będzie wyglądało. Druga narracja to jest taka, że jest to rosyjska prowokacja. No, narracja bezdennie głupia, bo w takim razie naczelnym agentem rosyjskim w Polsce jest Mariusz Kamiński, który wraz ze swoimi służbami dopuścił do tego, żeby taka sytuacja się odbyła, bo jego rolą było nie dopuścić do tego, jeśli to była prowokacja. Się mówi, że to Fundacja Otwarty Dialog, że to koledzy właśnie Bartosza Kramka. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie to jest ta właśnie część różnych lewackich aktywistów. No tylko dlaczego w takim razie znowuż policja siedziała i stała i dłubała w nosie, tudzież w kluczowym momencie jej w ogóle nie było. No bo jeszcze raz, jeśli to naprawdę prowokacja, to należało zrobić wszystko, żeby do tej prowokacji nie doszło. I państwo, służby państwowe mają do tego różne naprawdę środki, które ja zresztą niejednokrotnie widziałem i dane mi było odczuć różnych inwigilacji i tak dalej i różnych takich środków działań policyjnych. Oni mogą takim jakby działaniom zapobiegać. No ale jak widać, tutaj nie było zapotrzebowania politycznego, było zapotrzebowanie na awanturę. Pytanie, jakie są granice tych awantur? No bo ja też mam relacje osób, które tam były, Mateusza Piskorskiego, Tomasza Jankowskiego, że no, były takie korespondencje w radiostacjach policyjnych, że no teraz już prowokacja się dokonała, można wkraczać, tak? No więc... więc no cóż... proszę Państwa, co dalej? No... Ja myślę, że to wszystko, no... jest naprawdę, pokazuje, że państwo polskie jest państwem z dykty i paździerzu, dalej jest państwem teoretycznym, dalej jest państwem z kartonu.
No, dodajmy przy tym, że politycy, których byśmy uważali za jakichś realistów, politycy, którzy mówili nam dużo o polityce wielowektorowej, mówię tu o ruchu narodowej, o ruchu narodowym czy części Konfederacji, że oni, no najpierw pan Winnicki pisze, że no a czego się spodziewał ten ambasador przychodząc na cmentarz, że po co on tam w ogóle przyszedł, no fajnie. Potem ten wpis kasuje i nagle zaczynają się wypowiadać inni przedstawiciele, że to jednak niedopuszczalne, że jest to sprzeczne z polską racją stanu. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że zadzwonił oficer prowadzący, czy że panowie spojrzeli na słupki sondaży, czy co się stało. No ale no to jest coś dla mnie przynajmniej absolutnie niezrozumiałego i coś, co się, mówiąc kolokwialnie, nie klei. No ale takie mamy realia, takich mamy polityków, niestety, przynajmniej teoretycznie polskich. I naprawdę, no nie wiem, jaka jest granica tego szaleństwa, bo mnie się wydaje, że tej granicy po prostu nie ma. Ta granica się już totalnie zatarła. Ta granica już się gdzieś rozpłynęła i skończyła. Nie wiem doprawdy jak, dlaczego, po co, ale tak jest. I ci ludzie no po prostu uskuteczniają marsz konsekwentnie po prostu ku wojnie. Mówiąc, nie wiem, czy chcąc się przypodobać jakimś tam, w jakiejś frakcji atlantyckiej, czy chcąc zadbać o swoje potrzeby socjalne i znaleźć się gdzieś tam w orbicie władzy, no są za, a nawet przeciw. No, ale no, przede wszystkim wyobraźmy sobie takie ćwiczenie myślowe. Czy gdyby grupa demonstrantów palestyńskich, czy irackich, czy irańskich oblała farbą ambasadora Stanów Zjednoczonych, czy ambasadora tworu syjonistycznego, to czy policja byłaby równie bierna? Czy minister spraw wewnętrznych powiedziałby, że manifestacja była legalna, a emocje muszą zostać zrozumiane? No nie. Byłyby represje z całą surowością. I no, tu mamy problem tego, że w tym momencie mamy tak naprawdę obywateli pierwszej kategorii Ukraińców, obywateli drugiej kategorii Polaków w barwach ukraińskich, a trzecia kategoria to są dopiero Polacy. Tak to dla mnie wygląda. Bo Polak, na przykład, ja myślę, że no ambasador, dobra, nawet Polak atakujący ambasadora Rosji nie spotkałby się z represjami. No, to jest takie przyzwolenie, bo teraz atakuje się dyplomatów, atakowało się, prawda, te ruskie onuce, patrz nasz przykład z 3 kwietnia w Łodzi. Niedługo już ta lista podmiotów, które będzie wolno atakować, chociażby tym ludziom pierwszej kategorii, Ukraińcom, takim właśnie aktywistom szalonym, którzy najpierw tam blokowali granicę polsko-białoruską, potem teraz blokowali pomnik żołnierzy radzieckich, oni będą mogli sobie pozwolić na coraz więcej i coraz więcej, aż w końcu no, oni zaprowadzą nam tutaj terror polityczny. Tak to się skończy. No, i będą obrywać za to Polacy gdzieś na wschodzie, polscy dyplomaci będą obrywać polskie pomniki na wschodzie. No niestety tak wygląda świat realpolitik i trzeba być tutaj realistą. Takich zachowań nie wolno popierać.
I naprawdę ambasador Federacji Rosyjskiej miał prawo do tego, miał święte prawo, żeby w spokoju, nie niepokojony przez nikogo, złożyć kwiaty. Ja szczerze mówiąc, nie powiem, że wolałbym już, znaczy sytuacja byłaby bardziej klarowna, gdyby doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych. No natomiast to by już stawiało nas naprawdę w głębokim kryzysie, bo zauważmy, Olaf Scholz rozmawiał niedawno z Xi Jinpingiem. Emmanuel Macron wcześniej rozmawiał z Władimirem Putinem i panowie też w Brukseli, nad czym się pochylę w osobnym programie, szykują nam federalizację Unii Europejskiej. Więc te szachy ponad naszymi głowami są rozgrywane, a my tu się dajemy rozgrywać jak dzieci. My się dajemy rozgrywać jak dzieci, za chwilę obudzimy się w europejskim superpaństwie, które dogada się z Rosją, oczywiście naszym kosztem. Oczywiście naszym kosztem i do tego zostaniemy z bandą agresywnych, roszczeniowych aktywistów ukraińskich. Nie mówię o wszystkich, bo naprawdę ta grupa, która tam była i która organizuje te różne eventy, to jest tylko część tych ludzi, którzy do nas przyjechali. Oni zostali przyjęci w sposób kompletnie niezorganizowany i o tym też, to też jest materiał na kolei inny komentarz, bo tu naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją, jeśli chodzi o tych ukraińskich przesiedleńców i tych, którzy ich przyjęli, ale zostaniemy właśnie z taką grupą ludzi, którzy będą uważać, że stoją ponad prawem. I no, cofamy się, proszę Państwa, cofamy się cywilizacyjnie. Cofamy się cywilizacyjnie, jest to naprawdę coś niepokojącego, coś strasznego. I wiecie Państwo, w kontekście tego, o czym nagrywałem materiał wczoraj, procesu w Bydgoszczy Wojciecha Olszańskiego, no to jest jeszcze jakby bardziej dobitne pokazanie pewnych rzeczy, tak? Że tutaj ta osoba oblewa ambasadora, cieszy się z tego, mimo że to jest przestępstwo, podkreślam jeszcze raz, to w rozdziale przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, zagrożone między 3 miesiące a 5 lat pozbawienia wolności, nikt jej nawet nie legitymuje, już nie mówiąc o jakichś czynnościach procesowych. No, nie ma, proszę Państwa, w polskim prawie karnym kontratypu, bo ten ambasador nam się nie podoba. Zresztą wiele osób, które dokonywało podobnych happeningów politycznych, zazwyczaj potem stawało przed sądem, tak, jakby dowodziło, że tutaj w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa dają szansę sądowi na ich uniewinnienie. No, moim zdaniem w ogóle szansa, że jakakolwiek sprawa sądowa ruszy w tej materii, jest wątpliwa, tak samo jak ktoś ewidentnie ukręca łeb w sprawie ataku na nas. Tutaj tak ja to widzę, monitorując tą sprawę wciąż, więc proszę Państwa, naprawdę mówiłem już w jakimś czasie, że trzeba tworzyć chyba grupy samoobrony Polaków i chyba do tego dochodzi. No to oczywiście to jest, można powiedzieć, to tylko ambasador i to tylko farba. Niektórzy tam mówią, a będzie musiał uprać koszulę, wielki lament. No niestety w stosunkach międzypaństwowych, no to równie dobrze moglibyśmy spuścić bombę na jakąś wioskę w obwodzie kaliningradzkim, bo to jest czyn, to jest agresja na przedstawiciela tego państwa, tak samo jak jakieś tam ciskanie czymś na budynki ambasady Federacji Rosyjskiej jest de facto agresją na terytorium obcego państwa, bo ambasada jest eksterytorialna. No, także... jeszcze jedna ciekawostka historyczna, którą chciałem Państwu powiedzieć na koniec, na temat właśnie standardów tego, jak się traktuje dyplomatów. Otóż, Szanowni Państwo, po 17 września 1939 roku Sowieci, uznając, że państwo polskie przestało istnieć,
chcieli odmówić ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu i całemu personelowi polskich placówek dyplomatycznych w ZSRR statusu dyplomatycznego. Natomiast ostatecznie prawie cały, tam zdaje się jeden pracownik polskiego wywiadu gdzieś zaginął, został po prostu prawdopodobnie porwany przez NKWD, ale większość, zdecydowana większość, prawie wszyscy polscy dyplomaci opuścili bezpiecznie, bodajże przez Helsinki, terytorium Związku Radzieckiego. Dlaczego? Otóż wstawił się za nimi dziekan Korpusu Dyplomatycznego w Moskwie. I to by nie było nic nadzwyczajnego, tylko zgadnijcie Państwo, kto był owym dziekanem Korpusu Dyplomatycznego. Otóż był to ambasador Rzeszy Niemieckiej Werner Schulenburg. No i proszę Państwa, w 1939 ambasador Rzeszy Niemieckiej Schulenburg, pomimo że no byłoby to jakby jego krajowi na rękę, żeby tamtą, te wszystkie dokumenty, personel przejąć, żeby Sowieci go przejęli, bo mogliby się dowiedzieć ciekawych rzeczy i przekazać je Niemcom, to jednak stwierdził, że mimo że prowadzimy wojnę, to wojnę naprawdę bezwzględną wtedy już z Polakami, to istnieją pewne prawa, których musimy się trzymać. I wymógł na Sowietach no, dotrzymanie wszystkich gwarancji dyplomatycznych względem polskich dyplomatów ZSRR. No i niestety Mariusz Kamiński stoi dzisiaj bardzo, bardzo no, mocno poniżej Wernera Schulenburga. Tym niezbyt pozytywnym akcentem kończę. Jeżeli się Państwu podobało, proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, komentarza, wsparcie kanału. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.